Mamy jeszcze lato, ale czuję. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. Przede wszystkim w Polsce nie ma mimus. To tylko śpiewał tak Czesław Wydrzycki. Natomiast w Polsce nie ma mimus czy mimos. To jest nawłoć kanadyjska, zwana mimozą. Tak samo jak jest jeszcze wrotycz, on ma takie okrągłe kwiatki, bardzo podobny do nawłoci. Też bardzo pożyteczny. Ach, też pięknie pachnący, bardziej pachnący. Też ludzie zwą, niektórzy, to mimozą. I miałbym do podziału 200, do wzięcia 250 milionów, albo do niewzięcia, to bym chciał wziąć te 250 milionów. W czym rzecz? Polski Związek Wędkarski średnio roczny budżet ma 250 milionów. Wypożycza tak jakby dzierżawi wody od Wód Polskich. I te Wody Polskie wymyśliły sobie teraz, po co mamy mieć pośrednika, jak my sami możemy chapnąć te 250 milionów. I to się stanie. Kiedyś tu były dotacje stąd, tamtąd, ale dzisiaj jest tylko jeden Bożek Święty. I jest tylko jeden Graal. Pieniądz. Człowieka wykańcza, wykańczają go różne... Robactwo go wykańcza. Robactwo to jest inaczej nazywany człowiek, który nie jest człowiekiem, ma tylko formę człowieczą. Ma dwie ręce, dwie nogi, fujarkę albo rów. I on się mianuje człowiekiem, a nie jest człowiekiem, bo nie ma duszy, nie ma charakteru, nie ma lojalności, nie ma słowa, honoru, zasad, niczego nie ma. Kolega kłamie. Tak jak telewizja. O, rządowa. A która nie jest rządowa? Nie wiem. Jedna jest w opozycji, a druga jest w nieopozycji, czyli cały czas rządowa. I na zmianę. O, po Magdalence. Tak, tak, tak. I cały czas komuniści rządzą. Cały czas. Bez względu na nazwę, bez względu na to, co mówią. Po owocach ich poznajemy, a nie po gadce. Bo wąż w raju, o ile raj istniał, bardzo pięknie mówił, przemawiał. I co z tego? A jaki był finał? Pizda mokra. Taki był finał. Zatem jest kampania wyborcza, a później real. Uważajcie jedno prawidło, jak jest. Jak jest złowiony przy przewodniku sum taki do kilkunastu kilo, powiedzmy do 120-130 cm. Przesadzę, jak powiem, 150. No to wtedy holuje i ma zdjęcia ten, który wykupił abonament. Znaczy abonament. Sesję. Ale jeżeli ten sum ma 2 metry albo ponad 2 metry, to zawsze na zdjęciach i na filmie jest przewodnik. Tysiące ludzi ogląda hol, a nie widzi na przykład, że jest kawałek wyrwany ciała. Świeży, świeża rana. Skąd? Pytam, skąd? Sęka? A może najechany? Na trola? A może najechany główką dzigową? Tego nie widzą. Dlaczego nie widzą? Bo się na tym nie znają. A jeśli się nie znają, to niech nie pyskują. Niech nie mówią. Niech nie wydają wniosków, ocen. Bo poprzedni świat miał to do siebie, że plebs siedział cicho. On mógł szumieć we własnym zakresie i we własnych, że tak powiem, barakach. No ja się może przyczepiłem do tych sumiarzy. Głównie. Wiecie dlaczego? Dlatego, bo nie ma już jesiotrów u nas. No ale wiesz, no, wiecie, no debile pytą, no są! A jakie to są jesiotry? To są te jesiotry, które były w Wiśle? To nie, to są zapuszczone jakieś sterlety, to nie są te jesiotry. A nawet jeżeli są, to są... Nie, nie, nie. Zapora i tak swoje zdrowie. To są naprawdę nasze obecnie największe ryby. I są w bestialski sposób. Powtórzę jeszcze raz.
za czasów, kiedy stacjonowaliśmy, była moja łódka, była łódka nadredaktora i była łódka Maćka Jagieły. No to nie ma jakiejś tajemnicy, że na przykład chłopaki przywozili, powiedzmy, Suma, a najczęściej łowili go na kolektorze bielańskim. Czy chłopaki? Czy ja? Jak przywoziliśmy te ryby, czasami kilka się sumów złowiło na spinning, co nie jest wcale, sum nie jest rybą spinningową. I jak przywoziliśmy te ryby w idealnej kondycji, no, wiecie, że jestem przeciwko szubiennicom sumowym. Ale co innego jest, gdy człowiek zrobi coś złego i dojrzeje jakby do tego, wie, że jest to zło i nie wolno tego robić i innych będzie uczył, w odróżnieniu do tych, którzy robią to, sorry, ale tak się, tego masa komarów jest, muszę je prysnąć jakimś, słuchajcie, do tych, którzy robią to non stop, po pierwsze, oni w ogóle tego nie rozumieją, że jest to zło, bo dla nich dobro to jest zło, a zło to jest dobro. A po drugie to nieważne. Nieważne. Są to ludzie, którzy nie kochają zwierząt, nie lubią zwierząt. A tak jak powiedział Arthur Schopenhauer, gdański filozof, ten, kto nie lubi zwierząt, nie może być dobrym człowiekiem. Ja wiem, że niektórzy nie lubią prawdy. Ale tylko prawda nas wyzwoli, pamiętajcie. Tylko. Prawda nas wyzwoli i Arbeit macht frei przez tych bandziorów, prusaków, została wzięta z pięknego hasła. Prawda nas wyzwoli. A oni zmienili. Praca nas wyzwoli. Aczkolwiek uważam, że dla niektórych nierobów właśnie takie hasło praca nas wyzwoli byłoby słuszne. 18 godzin na dobę. 3 dni kamieniołomy. Jakie 3 dni? 3 przez 3 dni. Nie. Za kradzież kury kaczki miesiąc. Słyszycie? To jest ptak. To były piękne czasy. To była profesjonalna gazeta. Robiona sercem. Młodych ludzi, którzy jeszcze nie przeszli na tą stronę srebrników. Którzy nie patrzą tylko przez kalejdoskop czy pryzmat finansowy, obserwując obecne tendencje urzędowe, stowarzyszeń, ludzi. Nic z tego nie będzie. Jeszcze po zakończeniu II wojny światowej mieliśmy to serce oprócz ludzi cywilnych, którzy mieli serce, to serce wśród wyklętych, czyli partyzantów. To było ponad 200 tysięcy, nie chcę powiedzieć 250 tysięcy, ale to było ponad 200 tysięcy ludzi, którzy, to była wielka siła. Ale no słuchajcie, bo gdyby to byli tylko komuniści, oni by roznieśli w tydzień. W tydzień! Ale to był NKWD. Z nimi nie mieliśmy żadnych szans. Patrząc na tych ludzi, którzy są, nie mamy żadnych szans. Nie mamy spójności. Wiele osób mówi, tak, zróbmy to, ale tylko mówi. Przychodzi do czego, wycofuje się albo w ogóle... Zatem zobaczcie, kolega pyta kolegi, czy ja przeżywam. On tego w ogóle nie rozumie, bo on zjada trzecią czekoladkę i jest nasycony cukrem, GMO, i jemu jest dobrze. On tego nie rozumie. On tego nigdy nie zrozumie. Bo tak jak drugi kolega, siedzący obok, to na przykład mówi, że ale po co my żeśmy mieli powstanie warszawskie i się broniliśmy? Praga czeska pięknie
Ale historia, co o nich mówi? Łachudry, poddali się. Oni mówią, co ja mam robić. A jak ja mówię, chodź tu reżyserze, chodź tu współgrający, to się chowają. To są wszystko, słuchajcie, to są doradcy, ale słuchajcie, za kurtyny, a jak go weźmiesz, to ucieka. Mędrcy od nawozów i od świata. I na tym polega świat, że oni są wszyscy mądrzy, bez względu, czy oni mają jedną klasę szkoły podstawowej, czy są nad profesorami. Oni sprowadzają się do tego samego zbiorniczka. Krzyczeć, ale z boku. Ale nigdy nie powiedzieć tego publicznie. Bo dlaczego? Bo się boją. Ale ja mam rodzinę, oni mówią. Ale ja mam pracę. Ja też mam pracę i rodzinę. Ale ja mam żonę, która pracuje na przykład w KGB. Kończą wizję. Chodź, chodź przed kamerę. Powiedz to. Powiedz to. Widzicie? Widzicie, co mówiłem? Jak pogrzebię w archiwum, to dokleję to, co... jakie były nasze projekty wspólne. I jeszcze nie pamiętam, kto reprezentował mnie. Na pewno reprezentowała mnie to zrzeszenie, skąd wypłynął. I wszyscy, którzy przeszli przez te kilkadziesiąt lat przez politykę. Jakbym wam wymienił te kilkadziesiąt nazwisk, to byście się zdziwili. Ale jak ja zobaczyłem, na czym polega to wszystko, to po prostu zerwałem się stamtąd. Dlaczego? Dlatego, że ja nie będę brał udziału w żadnych satanistycznych orgiach. Sataniści się odezwali. Koniec. Tak? Dobra, ja wam kurwa dam teraz. Patrzcie.